Jesteśmy na premierze nowego filmu, w którym grasz. Dlaczego w ogóle zdecydowałeś się zagrać w tym filmie? Zdecydowałem się zagrać w tym filmie, bo od zawsze chciałem zagrać taką rolę, czyli człowieka ze świata, który jest światem przestępczym. W związku z tym funkcjonuje inaczej. Trochę inne zasady nim powodują. Jest zdecydowany zrobić inne rzeczy niż to, co do tej pory miałem okazję grać. Więc dla mnie to była świetna okazja, żeby się rozwinąć, żeby się skonfrontować z nowymi zadaniami. Jak czułeś się w tej roli? To jedno spełnienie twoich marzeń to było, ale jednak jakieś obawy może? Znaczy, czułem się wspaniale, no bo miałem okazję, tak jak mówię, konfrontować się z czymś, z czym dotychczas nie było okazji. Oczywiście, no zawsze pracując na planie jest ta obawa, że to nic nie da i że wypadnę fatalnie, ale no to jest ryzyko wpisane w ten zawód, no popełnia się błędy, zobaczymy. Ja jeszcze nie widziałem, więc mam nadzieję, że jest dobrze, no ale dopiero za 3 godziny się przekonam. A jak się przygotowywałeś do tej roli? Przygotowania zawsze są uzależnione od paru elementów. Po pierwsze od tego, kogo tam grasz, jaka to jest postać w tym scenariuszu i jakie są o niej informacje. Druga rzecz, ile masz czasu. No i trzecia rzecz, jakie też są zadania. Ja miałem tego czasu trochę, nie jakoś turbo dużo, a w związku z tym, że no jest to drugi plan, to nie jest pierwszoplanowa postać, no to jakby też moja rola na planie jest troszeczkę inna. Przygotowywałem się w ramach tego, co mam napisane w scenariuszu, więc jakby szukałem sobie jakichś takich elementów, które uwiarygodnią to i jakby znajdę w sobie podparcie pod te tematy, to jest raz. A druga rzecz, no też musiałem być skupiony na tyle, żeby pracować na pierwszy plan, no bo film to jednak jest działanie zespołowe i jakby gramy do jednej bramki, a nie każdy ma swoją, co mnie w jakimś sensie pociąga właśnie w filmie i no i się starałem, przygotowawszy się na podstawie, nie wiem, materiałów dziennikarskich czy pracy już nad scenariuszem, no powalczyć o to, żeby to, co tam zobaczą dzisiaj Państwo na premierze, żeby miało ręce i nogi. Mieliście jakiś kontakt z osobami ze świata mafii? Myślę, że mogę powiedzieć, że tak. A zdradzisz jakieś szczegóły, jak to wygląda nic od kuchni? Nie mogę powiedzieć. Nic. Nie mogę powiedzieć. Nie wiem, co mogę, czego nie mogę. A myślisz, że ludzie ze świata mafii zagrażają w jakiś sposób teraz krajowi naszemu? Nie, no ja nie wiem, znaczy to musiałbyś bardzo sprecyzować pytanie. No jakby, no wiadomo, że jakby w świecie, ludzie ze świata przestępczego na przykład, niektórzy z nich kradną. No więc tak, możesz się obawiać, nie wiem, o jakieś swoje rzeczy, że ktoś cię tam okradnie. No takie jest życie, no że to tak, kradną. No więc jeżeli to jest zagrożenie państwa polskiego, to tak, kradną i pewnie jeszcze kraść będą. Sprzedaje się narkotyki, no więc myślę, że dalej będą je sprzedawać. No więc nie wiem do końca, co znaczy to pytanie. Jeżeli mają, że napadną na nas i jakby przejmą władzę w Sejmie, no to myślę, że nie. Ale no są, no i jakby jak w każdym kraju są i dalej będą, myślę, że dalej będą i no trzeba sobie jakoś to tam, państwo sobie musi z tym radzić. A może zdradzisz jakieś rady, które dawali nam, jakieś specyficzne zachowania gangsterów? A nie, znaczy, no to wiesz, jakby takiego bezpośredniego, że my się spotykamy i oni nam mówią co i jak, to takiego spotkania nie było. To wynika, myślę, że z wielu elementów, chociażby dlatego, no że nie, jakby, jak tak, to już główkuje na swój rozum. Że jak jestem takim przestępcą, to nie chcę, żeby wiedzieli, że ja jestem przestępcą. No więc jakby takiego bezpośredniego ad persona, no to może i było, i nie było, no powiedzmy. Ale takiego już przygotowawczego, że nam opowiadali, to zupełnie nie było. My tylko dostaliśmy scenariusz, o którym było powiedziane, że jest to o gościu, który funkcjonował, część z tego jest prawdą, część może nie jest prawdą, że nie ma tu prawdziwych imion, że jakby, że ktoś tam poznał tych ludzi i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym my wiedzieliśmy, że to, co jest napisane na tych karteczkach, które realizujemy, no, że jest w jakiejś tam części albo w większej, mniejszej prawdziwa, a poza tym też temperatura opowieści, to, co my szukaliśmy w ramach narracji stricte od strony technicznej, a poza tym też w scenach między nami, no, szukaliśmy takiej rzetelnej historii, która będzie prawdziwa, albo przynajmniej prawdopodobna. W związku z tym tu szukaliśmy tego spotkania, powiedzmy, z gangsterem i przepisu, jak nim zostać, a niekoniecznie, wiesz, w takich spotkaniach ad persona, które, umówmy się, no raczej były trudne.
Zdradzisz, które sceny są prawdziwe i oparte na faktach? Ja sam tego niestety nie wiem, choć muszę przyznać, że mam poczucie, że większość jest przynajmniej prawdopodobna. A tak patrząc po historii polskiego świata przestępczego, to bym myślę, że znalazł może nie stricte kropka w kropkę identyczne sytuacje, ale no naprawdę, jak ktoś chce i poogląda sobie na przykład, co się działo w Warszawie w tych latach, no to da się bez problemu znaleźć aluzję. Albo wręcz kropka w kropkę historię tam paru osób. Jakieś źródła zdradzisz widzom, które mogą... To oczywiście, na YouTubie jest wszystko na przykład. Czy generalnie Google wszystko wskaże? Znaczy naprawdę, w obecnych czasach, jeżeli ktoś chce poczytać, posłuchać, pooglądać, czy nawet kroniki policyjne, czy jakby materiały dziennikarskie, czy takie stricte już dokumenty telewizyjne, no, które też są w jakimś sensie materiałami dziennikarskimi, to tego jest od groma. I da się znaleźć naprawdę takie bardzo zbliżone jakby dokumenty do naszego, może nie do naszego filmu, ale do pewnych elementów naszego filmu. A jak ocenisz grę aktorską Natalii Siwiec i Natalii Schroeder w tym filmie? Nie widziałem jeszcze ich gry. Na planie? Na tę chwilę tylko pracowaliśmy na planie, pracowało się super. Pracowały tak jak wszyscy, czyli graliśmy do jednej bramki, każdy dawał z siebie wszystko. Myślę, że dziewczyny, znaczy no wiem, że robiły dokładnie to samo, no bo patrzyłem na to chyba w dwóch scenach. No i super się pracowało. No, bardzo profesjonalne podejście, robiły wszystko tak jak się należy i wszyscy byli zadowoleni.